Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na debacie Historia w warunkach autorytaryzmu, debacie portalu jewish.pl. Jest to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG. Na portalu jewish.pl piszemy m.in. o historii, o tym, w jaki sposób na tę historię, naprawdę historyczną, wpływa polityka. Niedawno ukazała się książka jednego z naszych rozmówców, profesora Jana Grabowskiego, pod tytułem Polacy, nic się nie stało. Jest to książka, która też dotyka tego problemu. Zawarte są w niej wywiady, polemiki, artykuły, które odpowiadają na to, w jaki sposób różne instytucje czy różne osoby zniekształcają tę historię. Niedawno, w związku z rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz, ukazał się wynik badania CBOS-u, który pokazuje, że Polacy dzisiaj uważają, iż wtedy, w czasie wojny, Polacy i Żydzi cierpieli mniej więcej na równi, lub czasami Polacy nawet bardziej niż Żydzi. To też się z tym wiąże, z tym wpływem na historię, jaki ma polityka. Czy w ogóle Państwa zdaniem coś się zmienia w nastawieniu Polaków do zagłady w ostatnich latach, w ostatnim czasie? I czy jest wyjście z tego zaklętego kręgu samozadowolenia, który no, tutaj mamy? Pani doktor Katrin Stoll. Moim zdaniem to nie kwestia braku wiedzy, lecz kwestia wyparcia. Także trzeba jasno powiedzieć, że fałsz służy relatywizowaniu zagłady. Tak? To znaczy na całym świecie Auschwitz jest symbolem zagłady europejskich Żydów. I fakt, że jest inaczej w Polsce, jest rezultatem nacjonalistycznej polityki historycznej oraz zbiorowych wyobrażeń dotyczących przeszłości, takich jak narodowy mit, że Polska jest Chrystusem narodów. Zmieniła ten mit, ale z powodu ofensywy nacjonalistycznej polityki historycznej niewinność została odzyskana, jak to ujęła Elżbieta Janicka. Wyjściem z tego zaklętego kręgu fałszu może być tylko konfrontacja z rzeczywistością, czyli edukacja o zagładzie i też edukacja o antysemityzmie, bo kultura antysemicka i fantazmaty antysemickie przecież wyprodukowały zbrodnie na Żydach. Wyjście z tego zaklętego kręgu samozadowolenia może też być, moim zdaniem, słuchanie świadectw żydowskich, bo tam mamy wszystko, mamy pełny obraz. Trzeba po prostu wrócić do tych świadectw i pisać w taki sposób, żeby odtwarzać ten obraz, tak, że to nie jest zagłada, nie była konfrontacją między Żydami i Niemcami, tak, to nie wystarczy, tak, że była też trzecia partia, ta większość nieżydowska i kultura dominująca i trzeba zintegrować tą większość do obrazu. Czy o tej trzeciej partii rzeczywiście jesteśmy w stanie mówić, rozmawiać spokojnie, rzeczowo? Na przykład Jan Karski powiedział swego czasu, że nastawienie do Żydów jest tą wąską kładką, na której spotykają się Niemcy i ogromna część polskiego społeczeństwa. Czy można powiedzieć, że obrona dumy narodowej, która no, jest jakby zgodna z programem wielu partii politycznych w kontekście roli Polaków w zagładzie, jest nadal taką wąską kładką, gdzie różne partie i z prawej, i z lewej strony schodzą się razem. Profesor Marcin Zaremba.
Ja najpierw się odniosę do Twojego pytania dotyczącego, czy jest wyjście z tego zaklętego kręgu samozadowolenia, fałszu i tych niestworzonych opowieści, które znamy, niestety, które słyszymy. I odniosę się do tego badania, o którym ty wspomniałaś, bowiem ono nie jest jednoznaczne. I powiedziałbym tak, ono pewnie może przerażać, ale mnie przeraża coś innego. I muszę się wytłumaczyć z tego, tak? Żeby nasi słuchacze, widzowie wiedzieli, o czym mówimy. Mówimy o badaniu z września, listopada 2020 roku, badaniu przeprowadzonym przez CBOS pod kierunkiem Mirosława Kucia, socjologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, na potężnej próbie 1500 respondentów. W związku z tym wszystko wskazuje i ośrodek, mam na myśli CBOS i koordynator tych badań, próba, wszystko wskazuje, że to było badanie bardzo dobrze przeprowadzone i należy je traktować jako rzeczywiście odbicie pewnych postaw czy opinii społeczeństwa polskiego na kwestie Holokaustu i pamięci II wojny światowej. I są tam rzeczy oczywiście bardzo niepokojące. No na przykład nieznajomość liczby ofiar żydowskich. Tylko 10% potrafiło podać, że zginęło 3 miliony polskich Żydów. 11% potrafiło podać ogólną liczbę Żydów, którzy zginęli w Holokauście. Ale podobna wiedza, czy podobne kojarzenie było między Auschwitz a Powstaniem Warszawskim. Tam nie było jakichś dużych specjalnych różnic. To jest jakaś być może pozytywna wskazówka, tak? Znaczy, że po prostu część Polaków w ogóle nie odwołuje się i ta pamięć historyczna nie jest dla nich ważna. Co jest jeszcze jakoś pozytywne, być może? Otóż 40% zgodziło się z tezą, że mordowanie i wydawanie Żydów miało miejsce z chciwości bądź z nienawiści do Żydów. Ja nie wiem, czy w wcześniejszych badaniach, które są od początku lat 90. to pytanie było, bo moglibyśmy je porównać, ale to jednak jest dużo, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie. 40% zgadza się, że motywem polskich mordów i wydawania było właśnie antysemityzm i chciwość. To nie jest tak mało, to nie jest tak mało, tak mi się wydaje. No, ponad 50% badanych uważa, że Żydzi cierpieli bardziej niż w czasie II wojny, niż Polacy. Słowem, ta grupa niepoinformowanych, a później jeszcze dodam antysemitów, bo tam są były takie pytania dotyczące postaw wobec Żydów, dokładnie, no to pewnie to jest to 30-40%. No, ale wracając do tego pytania, jeśli około 40% uważa, że Polacy cierpieli bardziej niż Żydzi, to o czym to świadczy? Ja mam takie wrażenie, jestem też socjologiem, że żeby coś więcej wiedzieć na ten temat, musielibyśmy mieć pogłębione badania. To znaczy mam wrażenie, że ludzie patrzą na przyszłość z takiego własnego doświadczenia, z własnego podwórka, z własnego płotka. Co wiemy o przeszłości? No to, co jakoś w rodzinie podczas Wigilii Wielkanocy nam mówiono, tak? Kasiu, ty zadałaś pytanie wcześniej, czy można wyjść z tego samo oszukiwania się dotyczącego przeszłości? Otóż moim zdaniem złudzeniem byłoby twierdzenie, że da się to zrobić. I wątpię, żeby były takie narzędzia, które mogłyby to spowodować. Społeczne, jakieś narzędzia, choćby w edukacji. A dlaczego powiem? Dlaczego tak jest moim zdaniem? Otóż to nie jest odkrycie, że żyjemy w płynnej nowoczesności, że historia przestaje być elementem tożsamości człowieka, także w społeczeństwie polskim, że znika coś takiego jak kanon historyczny.
Bardzo często na przykład rozmawiamy ze studentami i mówimy, że na przykład nie czytali Czarodziejskiej Góry. Jakby ktoś mi prowadzący powiedział w roku 83, że nie znam bohatera Czarodziejskiej Góry, kto jest, że jest to Hans Castorp, to bym się spalił ze wstydu. Dzisiaj tak nie jest, ponieważ są różne tożsamości, różne wybory i tak dalej, i tak dalej, tak? To samo ze słowem oportunizm. Zapytajmy studenta, czy wie, co to jest oportunizm. Jakiegoś hipotetycznego. No, nie wie, ale wie za to tysiąc innych rzeczy, prawda? W związku z tym, tak, ostatnio słyszałem taką opowieść o dziennikarzu, który komentował jakiś tekst, w którym pojawiło się odniesienie do grudnia 70. I on powiedział tak, ale trzeba wyjaśnić czytelnikowi, co to był grudzień 70. Ja najpierw sobie pomyślałem, co za wariat, ale on może ma rację, no bo po prostu ludzie nie wiedzą, co to jest grudzień 70. Po prostu. W związku z tym, oczywiście, edukacja dotycząca Oświęcimia, Auschwitz, Holokaustu powinna być, no nie wiem, fundamentem edukacji humanistycznej, ogólnospołecznej i tak dalej w szkole, tak? Ale wydaje się, Janek może nam taką edukację zapewnić. Tak, ale nie sądzę, żeby w zmieniającym się świecie to rzeczywiście było, udało się zmienić, że będzie to, nie wiem, elementem tożsamości, takim kluczem rozpoznawczym i tak dalej. No to po prostu jest to bardzo trudne. W tej wojnie, której jesteśmy dzisiaj, politycznej, ja nie pamiętam takich podziałów od czasu stanu wojennego. Wtedy ja myślałem kategoriami nacjonalistycznymi. Pamiętam, że rysowałem na murach wron, won, zadon. Używałem argumentu nacjonalistycznego, delegitymizującego władzę, odżegnującego, nie wiem, nie przyzwalającego, żeby Wojciech Jaruzelski mógł być uznawany za normalnego członka tego narodu. Tak? Nie wiem, czy poziom emocji jest dzisiaj podobny, jest jakoś zbliżony, powiedzmy tak. Znaczy te podziały są bardzo ostre. W związku z tym, no żeby z tego wybrnąć, to albo trzeba wygrać wybory, bo innego wyjścia nie ma. Tak? Znaczy, to, żeby zmienić tą politykę historyczną, to trzeba tylko w tym to zrobić, tak? A żeby to otrzymać, nie można oddawać pola w drobnych sprawach. Politycy to również polityka historyczna. Jeżeli mówimy o historii, no to politycy najczęściej mówią o sprawiedliwych i to dużo mówią o sprawiedliwych. A na przykład premier Morawiecki, kiedy mówił o niedawnej rocznicy Auschwitz, to nawet nie wspomniał o Żydach, nie użył słowa Żydzi, więc do końca nie było jasne, o czym tak naprawdę premier mówi. W jaki sposób możemy na to reagować, profesor Jan Grabowski? Dzięki. Znaczy, słuchałem uwagą tego, co mówiła Katrin, co mówił Marcin. Te wszystkie pytania oczywiście zbiegają się jakoś razem. Natomiast ja właśnie byłem niedawno, profesor Bilewicz uprzystępnił w internecie bardzo ciekawy wykres, grafik, który odzwierciedlał proces ja to nazywam dejudaizacji Oświęcimia, dejudaizacji Holokaustu. I to jest coś, co dla mnie osobiście było niesłychanie ciekawe i to nie jest też tylko polski fenomen, to jest coś, co widać gdzie indziej, ale to szczególnie wyraźnie wychodzi w Polsce i to jest coś, co właśnie z tym, o co się pytałaś, co się wiąże z Morawieckim, który nie wspomina w Oświęcimiu o Żydach i to jest to, że na przestrzeni tych ostatnich 25 lat, 28 lat, kiedy te ankiety były robione na temat tego, kto
która nacja była, powiedzmy sobie, pierwszą nacją, jeżeli chodzi o męczeństwo w Oświęcimiu. Udział w opinii Polaków spadł, jeżeli chodzi o Żydów, do 20 paru procent teraz, z 48 w roku 96. Następuje ewakuacja Żydów poza Holokaust, raczej uwolnienie od tego balastu nieprzyjemnej wiedzy i to jest coś niesłychanie groźnego. Jak ja na przykład słyszę byłą premier Szydło w Oświęcimiu, która mówi przez dłuższy czas, ale słowo Żydzi pada wyłącznie w kontekście Polaków niosącym pomoc Żydom, prawda? No to znaczy, że następuje coś no jednak dramatycznego i to tym bardziej dramatycznego, że jesteśmy jednak w kraju, w którym Holokaust się fizycznie dokonał. Na geograficznym terenie, gdzie Holokaust miał miejsce, przeto na polskim społeczeństwie spoczywa, powiedzmy sobie, większy ciężar pamięci. Już nie wspominam o tym, że co druga ofiara zagłady była obywatelem czy też obywatelką polską, prawda? Dlatego to te dane, ta dejudaizacja, odrzydzenie, jeżeli mogę użyć tego sformułowania tak lubionego przez Romana Dmowskiego, odrzydzenie Holokaustu następuje w sposób progresywny i to jest rzecz niesłychanie bolesna, ale jest to coś, co widać też gdzie indziej. No, nie sięgając do mojego własnego podwórka w Ottawie, w Kanadzie, wybuchła awantura 2 lata temu, kiedy następowało odsłonięcie pomnika monumentu Holokaustu zaprojektowanego przez Libeskinda zresztą i się okazało, że w tablicy wstępnej tłumaczącej o co chodzi, a słowo Żyda nie razu nie padało. Tablicę szybko wymieniono, jakby był skandal, no ale w przemówieniu też premier Justin Trudeau tych Żydów jakoś zapomniał i to nie, przypuszczam, nie było zapomnienie. To jest takie nieprzyjemne, zgrzytliwe słowo na ży czy na dż i to nie zawsze dobrze w politycznym dyskursie wypada. Teraz wracając bardzo, nie chcę wychodzić poza swoje ramy czasu, ale wracając do oryginalnych tych wcześniejszych pytań, na przykład o to, że się, o czym ja piszę w tej mojej książce, że nic się nie stało, że krótko mówiąc jest to przejście do porządku dziennego nad koszmarem, prawda, tragedii tego narodu żydowskiego tutaj. Jest to dla mnie źródło ciągłej fascynacji, może tym bardziej, że jednak jestem osadzony w kraju, który może nie od tak dawna, ale jednak się zmaga z tą najbardziej bolesną pamięcią, jaką jest na przykład w Kanadzie wymordowanie w końcu plemion autochtonicznych, prawda, i tak dalej. Ale nawet jak patrzę na inne europejskie narody, które wydaje mi się nie uciekają w tak no, paniczny jednak sposób, jak diabeł od święconej wody. No. W każdym razie to jest coś, co wzbudza moją wielką troskę. A o tej wąskiej kładce no, powiem tylko tyle, że widok posłów demokratycznych partii, nie mówię tu oczywiście o partii rządzącej, ale partii demokratycznych, którzy głosują pióro w pióro, ręka w rękę, uznając żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej za ludzi, którzy się dobrze przysłużyli Polsce, ludzi, którzy to samo twierdzą o NSZ-cie, którzy głosują albo wstrzymują się od głosu w najlepszym wypadku, jeżeli dochodzi do głosowania nowelizacji ustawy o IPN-ie, no to ogarnia mnie ogromny smutek, że ta wąska kładka świetnie się trzyma. To tyle. A jak jest w Niemczech? Czy Niemcy uporali się ze swoją historią, czy też mają z nią dalej jakieś problemy? Katrin Stoll. No oficjalnie przerobili wszystko, tak, oficjalnie są świadomi, są Vergangenheitsbewältigungsweltmeister i tak dalej, bo Niemcy zawsze są najlepsi, nie, i w wymordowaniu, i w upamiętnieniu, tak, to znaczy oficjalnie, tak, jest pamięć publiczna, są pomniki, tak, i wiedzą, że to ogromny kapitał społeczny, symboliczny, tak, ale i nawet wymyślili specyficzny termin Vergangenheitsbewältigung, czyli przezwyciężenie przeszłości. To słowo sugeruje, że proces zajmowania się zbrodniczą przeszłością kiedyś skończy, tak? Ale to jest błędne myślenie i iluzja, bo oczywiście ten proces nigdy się nie skończy i z tego powodu też każde pokolenie zadaje nowe pytania na temat przeszłości. W tym, jak to było możliwe, jak było to możliwe, że państwo niemieckie i społeczeństwo było
zaangażowano w ludobójstwo i zwykli policjanci, żołnierze Wehrmachtu brali udział w zagładzie. Ale w Niemczech, moim zdaniem, istnieje przepaść ogromna między pamięcią publiczną i rozliczaniem się z przeszłością sprawców i morderców w własnych rodzinach, tak? Bo historia nazizmu i zagłady w Niemczech nie są opowiedziane jako historia rodzin. I to tłumaczy, moim zdaniem, też dlaczego Niemcy historycy zaczęli badać zagłady przez pryzmat przede wszystkim struktur biurokratycznych i dlaczego zaczęli to robić dopiero na początku lat 80. I dzieci sprawców badały, jak doszło do decyzji wymordowania wszystkich europejskich Żydów, badały działalność aparatu administracyjnego bez skupienia się na konkretnych uczestnikach, tak, aby unikać konfrontacji właśnie z zbrodniami członków własnej rodziny, tak, aby nie powiedzieć, dziadek albo ojciec był mordercą, tak. I innymi słowy, nie badała, to znaczy dzieci sprawców nie badała zbrodni nad Żydami w okupowanej Polsce czy w Związku Radzieckim on the ground, tak? I historycy niemieccy zaczęli to robić dopiero po ukazaniu się książek Daniela Goldhagena i Christophera Browninga na temat 101 policyjnego batalionu rezerwy, czyli w latach 90. bardzo późno. No tak, i jest jeszcze ten problem w Niemczech i jest w książce Jana Grabowskiego jest też artykuł na ten temat, tak, czy właśnie, że problem zagłady to nie tylko niemiecki problem, tak, i piszesz, Janku, czy albo pytanie rodzi się, czy Niemcy historycy boją się pisać o współdziale innych narodów w zagładzie, bo pisze, że Niemcy chcą mieć monopol na winy, tak? Wydaje mi się, że to jest też ten monopol na winy związa się też z tym, że w Niemczech była też ta tradycja właśnie odrzucania winy, tak, i że na przykład wystawa o zbrodniach Wehrmachtu była dopiero w latach 90., więc jest ten kontekst, tak, i chyba jest tak, że moim zdaniem, że niemieccy historycy nie boją się na przykład pisać o udziale innych członków nieżydowskich większości w zagładzie, ale że problem polega na tym, że często nie znają języków, tak? Nie znają języków. Wszystkie języki znają. Nie, ale nie znają niemiecki, tak? Znają niemiecki, ale nie znają języków wschodnioeuropejskich krajów. Tak? Są wyjątki, na przykład, okej, wiemy, że jest Krzysztof Dieckmann, tak, który jest autorem dwutomowej historii na temat zagłady na Litwie, jest Grzegorz Hosoliński-Liebe, ale to, który bada zagłady na Ukrainie i też pisze o udziale burmistrzów w zagładzie w Polsce, ale to są moim zdaniem, tak, to są wyjątki, tak, to znaczy jeżeli ktoś w Niemczech, tak, i na tym punkcie zgadzam się z tobą, że Niemcy historycy chyba nie są gotowi rozszerzać pole badawczego Theta Forschung, tak, ale jeśli badają na przykład postawy i zachowanie grupy większościowej, to robią to starym trybem. Nie? Na przykład Christina Morina, tak, która jest profesorem für Zeitgeschichte na Uniwersytecie w Bielefeld, to jest mój uniwersytet. Ona teraz ma projekt pod tytułem Bystanding in the Holocaust. No to jest ten stary paradygmat, tak? I
potrzebujemy właśnie rewizji tego starego paradygmatu. Więc są te dziury i jest ta niechęć. Nie mogę skoczyć słowo, Katrin? Tak, tak, jasne. Nie, bo chodzi o to, że ja byłem teraz, wiesz, byłem w Niemczech przez dłuższy czas na stypendium jako fellow Monachium, więc przyglądałem się tej niemieckiej historii, że tak powiem, z bliska, historiografii raczej, historykom, i to było bardzo ciekawe. Pamiętam, że szereg lat temu mówiłem z Adamem Michnikiem, mówiliśmy, zeszła rozmowa na Jana Grossa i wtedy Adam, taki bon mot powiedział, że Janek się tak głęboko wgryzł w stosunki polsko-żydowskie, że aż się przegryzł na drugą stronę. Więc to taki bon mot, większej uwagi do tego nie przywiązywałem, ale pomyślałem sobie, że być może Niemcy tak się głęboko wgryźli w tą winę, że może przegrywać na drugą stronę się przegryźli. I mój argument w tych rozmowach, do których to reakcja moich bardzo miłych przyjaciół niemieckich była niesłychanie gwałtowna. Jak ja powiedziałem właśnie, że żeby zostawili nam kawałek winy, że starczy tej winy dla wszystkich, że to jest, że nie muszą być tacy zaborczy, że na litość boską, przecież ja jako Polak mam prawo też sobie... To była bardzo, no, prawie skrajna, wiesz, jak ja tak mogę. Tak. Ale to jest właśnie ta arogancja typowa niemiecka, tak? My wiemy lepiej, no i my mówimy wam tam na wschodzie, gdzie indziej, jak macie tańczyć, nie? Jak Niemiec wam zagra. To znaczy, cytuję z tamtym profesor Wiersching, tak? Szef Monachskiego Instytutu Zeitgeschichte, który stwierdzi, że we Włanci Niemcy podnoszą odpowiedzialność za Holokaust. A jeżeli ktoś mówi, że było inaczej, to w tym momencie jest wrogiem Europy i wrogiem tego. Tak, tak. I to jest właśnie, to jest ta arogancja niemiecka, że my dyktujemy, tak? To znaczy, bo jesteśmy lepsi, tak? To jest niestety, jak ja to interpretuję w ten sposób. I też, no niestety trzeba powiedzieć, bo... wracam do kwestii języków, to jest moim zdaniem ważne, bo na przykład ja zajmuję się też tak zwanymi survivor scholars, tak? To znaczy ci Żydzi, którzy przeżyli zagłady i zaczęli już w latach 40. w ramach komisjach żydowskich badać zagłady i na Blumenthalu. Tak, i w Niemczech oni, to znaczy Józef Wolf, H.G. Adler i tak dalej, oni już zaczęli te wcześniej, ale na przykład ich prace zostały zakwalifikowane jako nienaukowe, nie? Na przykład przez Martin Broszata w Instytucie für Zeitgeschichte i tak dalej. Więc są też te mechanizmy obronne w Niemczech i trzeba też pamiętać, że teraz oczywiście jest ta partia naszystowska AfD, która... Tak. Siedzi w Bundestag. Jeśli chodzi o polską pamięć i historię, mamy też współcześnie różne ciekawe tematy i historycy oraz czasami dziennikarze spotykają się z konsekwencjami prawnymi pisania o historii, czego mamy tutaj przykład właśnie w profesor Jan Grabowski stoi przed sądem za książkę Dalej jest noc. W jaki sposób środowisko historyków, naukowców, badaczy, z którymi się na co dzień przebywacie, odbiera tego typu procesy, tego typu wywieranie nacisku przez państwo jednak na historyków? Profesor Marcin Zaremba. Pamiętacie, zaczęliśmy rozmowę o tych badaniach CBOS-u. Ja powiedziałem, że to takie jest trochę niejednoznaczne, że być może jest jakieś światełko w tunelu. Nie chcę powiedzieć, że to były wyniki pozytywne, tylko jakieś być może światełko w tunelu, że procesy społeczne są bardzo skomplikowane i niejednorodne i wpływa na nie wiele czynników. Ale tak, co naprawdę mnie boli, to jest to, że w polskiej prasie, mam na myśli polską prasę prawicową,
pojawił się szereg artykułów od 2015 roku, okładkowych, szczujących na obcych, szczujących na imigrantów, zarzucających zdradę narodową. Tutaj w książce Janka jest taka okładka z Do Rzeczy Pawła Lisickiego, uważającego się za polskiego intelektualistę i filozofa. I powiedziałbym, że to jest najgorsze, bo społeczeństwa zmieniają się bardzo powoli, prawda? Natomiast to, że jak ja pamiętam, na uniwersytecie no nie można było pewnych rzeczy powiedzieć, tak? Znaczy była political correctness, prawda? Nie, pewne rzeczy były nie do przyjęcia, tak? To nagle się okazało, że jest grupa polskiej inteligencji, która po prostu otwarcie może szczuć na innych ludzi, używając argumentów narodowych, nacjonalistycznych, strasząc obywateli uchodźcami, zarazkami i tak dalej. I to jest moim zdaniem najgorsze w tym wszystkim. Natomiast jest oczywiście także światełko, bo to nie znaczy, że to jest cała polska inteligencja czy cała grupa polskich historyków. Z Polskiej Akademii Nauk wyszedł już jeden list. We środę była Rada Wydziału Historii mojego uniwersytetu, w której brałem udział i przyjęliśmy, że właśnie przygotowujemy taki list. Fora internetowe, Facebook, maile po prostu są rozgrzane od tego, od komentarzy, prawda? Także atak na ciebie, bo ty też, Katarzyna, chyba jesteś tam ścigana przez polskie sądy, też jesteś wymieniana i wspominana. W związku z tym powiedziałbym tak, myślę, nie wiem jak to oczywiście wy odbieracie, jak odbiera to Janek Grabowski, jak ty to odbierasz, ale widzę po stronie środowiska intelektualnego, historycznego naprawdę oburzenie, ale także powiedziałbym lęk. Lęk, że okaże się na przykład, że ktoś z nas napisze, wyda książkę, w której będzie artykuł o tym, że żołnierz wyklęty chodził po wsi pijany. Tak? Często chodzili pijani, ale kto, no komuś wpadnie do głowy, że to jest obraza narodu polskiego, tak? I zostanie pozwany przed sąd. Jest to takie kuriozum, które aż trudno sobie wyobrazić, prawda? I druga sprawa to jest to, że właśnie w te procesy, które was dotykają, włącza się polskie państwo. Znaczy to... Procesy cywilne są na całym świecie. Każdy może się poczuć obrażony, no, czy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych. Tego on się nie da uniknąć. Tak? To jest normalne i każdy ma do tego prawo. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby państwo amerykańskie swoimi siłami i tak dalej, czy kanadyjskie, wspierało taką osobę występującą z powództwa cywilnego, prawda? Finansowało organizację, która taki proces jakby inicjuje i wspiera, no, to jest nie do wyobrażenia. I powiedziałbym, że właśnie wracając do tego badania Cebosu, to jest najgorsze. To jest najgorsze, bo to jest tu i teraz. I to zmienia w dłuższej perspektywie te poglądy i postawy Polaków, prawda? Tego typu działania mówią, że można, że tak trzeba wręcz, że można głosić poglądy antysemickie czy zaprzeczać Holokaustowi, prawda? To jest moim zdaniem najgorsze. Ja muszę wskoczyć w słowo tutaj rzeczywiście, bo to, co mówisz, zgadzam się z całą ciągłością. Ja jestem niesłychanie na przykład ujęty stopniem tej solidarności grupowej, zawodowej, środowiskowej, jaka teraz otacza na przykład
ludzi z tego mojego środowiska, z tego badaczy zagłady. Natomiast to, co trzeba ważne, co trzeba podkreślać, że te sprawy, jak mówisz, za tym stoi mocarna ręka państwa i w końcu w wypadku tego akurat procesu, którego teraz ja jestem stroną, że tak powiem, pozwaną, to przecież nie chodzi o dwóch badaczy zagłady, którzy w sumie są kompletnie tutaj nieistotni w tym wielkim schemacie. Tu chodzi o to, że za pomocą tego procesu państwo polskie rękami tych swoich sprzyjających mu organizacji chce zmienić orzecznictwo polskich sądów. To jest szalenie groźne. Tam padają słowa prawo własne do godności i tożsamości narodowej. Nikt w prawie polskim nie definiował tych konceptów, prawda? Jeżeli wprowadzimy do polskiego prawa to, że każdy Polak będzie mógł się poczuć urażony, dlatego, bo jego tożsamość, godność, duma narodowa zostały urażone przeze mnie, przez Katarzynę Markusz, przez Katryn Sztol, czy Marcina Zarembę, czy kogokolwiek innego, to właściwie możemy zamknąć w tym momencie warsztat nasz naukowy i wyjechać za granicę albo sami zacząć uruchamiać, prawda? Dlatego to jest tak szalenie ważne. Jak ja słyszałem teraz, że Kasia będzie miała sprawę, czy będzie mogła mieć sprawę, dochodzenie z paragrafu 113, z którego grożą 3 lata więzienia, no przecież to są rzeczy niesłychane, prawda? I po prostu, jak Marcin miał rację, mówisz, przesunięto tą linię graniczną, gdzie co wolno powiedzieć, co człowieka nie spala w arenie publicznej tak daleko w prawo, że właściwie no sky is the limit. Ja pamiętam, jak to w końcu publicysta w telewizji publicznej mówi o chciwych parchach, prawda? Jak do mnie na konferencji w Paryżu rzucają mi słowo parch w oczy. To po prostu coś pękło. Ale ja mam pytanie, to znaczy, co musi się wydarzyć waszym zdaniem, żeby społeczeństwo polskie przestało postrzegać siebie jako wspólnotę etniczną i zaczęło uważać się za wspólnotę polityczną? Tak? Obywatelską to się mówi. Tak, tak. Ale wiesz, Katrin, to nie jest tylko polski problem. Znaczy, ja nie chcę mówić, że w Ameryce biją Murzynów, ale jak popatrzysz na wyniki sondaży tego typu, to one są w całej Europie Wschodniej, jeśli chodzi o wrogość do obcych, poziom antysemityzmu i tak dalej, i tak dalej. Jak popatrzysz na mapę od Łaby na wschód, wszędzie jest wszystko podwyższone. Tak? Więc to być może jest jakieś światełko w tunelu, w tym sensie, że takie procesy ubowatalnienia, budowania narodu obywatelskiego, a nie etnicznego, no po prostu trwają, wymagają zmian pokoleniowych, edukacji. To nie następuje z dnia na dzień, prawda? I tego nie można zrobić jakąś gwałtowną rewolucją, prawda? Wyrywając jakiś ząb i będzie wszystko dobrze, bo tak nie ma. Nie ma takich mechanizmów i takich narzędzi. Myślę, że musimy trochę poczekać na to. Ale druga sprawa to Kartagina musi być zburzona. No to musimy wygrać wybory. No, to znaczy, póki telewizja publiczna będzie tłukła takie androny jak tłucze, prawda? Kiedy premier rządu będzie składał kwiaty w Monachium, powołamy Bader-Meinhof albo coś innego, albo po prostu musimy zacisnąć zęby i wygrać wybory, tak? To się udało w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że jest taka szansa także w Polsce. Ja mówię to jako obywatel, żeby była jasność, a nie historyk czy naukowiec, prawda? Jako obywatel w dyskusji o przyszłości Polski, tak? I każdy z nas ma takie prawo do tego. Ale moim zdaniem to nie tylko problem PiS, tak? Bo na przykład jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, no to Komorowski prowadził ten dzień, tak? I to nie jest tylko problem PiS. To jest ta wąska kładka, o której mówiliśmy wcześniej. Ja pamiętam, dla mnie jest takim znaczy to wraca to spotkanie, często przypomina mi się, rok jest 2013, 14, jeszcze za w czasach, kiedy Polska była krajem demokratycznym, miałem spotkanie z wiceministrą czy ministrą kultury, która tłumaczyła mi podniesionym głosem, jaki to straszna historia, bo Niemcy nam podrzucili takie kukułcze gniazdo, tą zagładę, te obozy, którym trzeba się opiekować. No my tłumaczyła mi, nie mamy z tym nic wspólnego.
I dla mnie to było przerażające, żeby minister kultury nie dostrzegał, że my jednak coś mamy mimo wszystko wspólnego z tym, że to nie jest kukułcze jajo podrzucone, tylko że jest co jednak coś więcej. Także ja się też boję, że nawet jak wygramy, że tak powiem, te wybory, co jest jeszcze inną kwestią, czy w ogóle będą wybory, prawda, które można wyborami nazwać, to już nie jest nasza tutaj, tak się mówi, powyżej naszej rangi płacowej pytanie. Natomiast pytanie jest właśnie, czy na przykład te zmagania z historią, o których w końcu mówimy, prawda, czy tu nastąpi poprawa? No nie jestem pewien. Znaczy, o ile na przykład ja, powiedzmy sobie ja, czy też osoby z mojego okręgu są dzisiaj wrogami publicznymi z punktu widzenia państwa, o tyle nie było super też i wcześniej, bo natężenie tego było dużo niższe, natomiast podstawowe zasady... Nie, ale moim zdaniem musisz o jednej rzeczy pamiętać. Komorowski zostaje prezydentem w 2010 roku, zaraz po wyborach, po katastrofie smoleńskiej. Polska przeżywa po prostu jakąś coś na kształt mitologii narodowej, wzmożenia, poszukiwania zdrajców, takiego nacjonalistycznego wzmożenia, którego wcześniej nie obserwowaliśmy, prawda? Komorowski, żeby to samo, co robi PiS teraz w związku z Konfederacją, to znaczy chce być bardziej katolicki od papieża, prawda, i bardziej narodowy od Konfederacji, żeby ich tam nie obeszli. Komorowski, to nie jest, powiedzmy, bohater mojego romansu, tak, ale w tym sensie, pamiętając, co się dzieje w 2011-2012, kiedy co miesiąc mamy miesięcznice smoleńskie, a 10 kwietnia marsze, tak? I wtedy zaczynają się marsze te narodowców, takie silne. No to ja rozumiem jakiś taki gest, no dobra, docenimy tam kogoś tam, ale nie szła zatem jakaś zresztą okazało się to klęską, tak? Znaczy nikomu nie pomogło i nie rozwiązało problemu, ale właśnie w tą niepatriotyczność, nieetniczność, tą zdradę przecież Tuska z Putinem, tak, w Smoleńsku, uderzył PiS i nad tym wygrał. W związku z tym to trzeba pamiętać o tym kontekście politycznym. Dzisiaj to sobie możemy tak łatwo powiedzieć, ale w 2011-2012 to cała ta ekipa Platformy Obywatelskiej to po prostu doprowadziła do zagłady śmierci polskiego prezydenta, tak? No taka była wypowiedź. Ja pamiętamy. Tekst, no. Więc to nie jest takie łatwe, tym sensie. Ja nie chcę rozgryszać polityków, bo oni mają za uszami bardzo dużo, że ci politycy są emanacją, politycy grają tą piosenkę, która spodoba się ich wyborcom. No, i także jeżeli oni zachodzą z prawej strony, dlatego, bo wiedzą, że zachodzenie z lewej nie będzie miało dużego posłuchu wśród ludna, wśród wyborców. No, tylko. Dobrze, czyli myślę, że z tą myślą możemy zostawić naszych widzów, którzy będą oglądać nasze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to jakaś okazja do własnych przemyśleń. Mam nadzieję też, że będziemy mogli się częściej spotykać i żadne sądy nas tutaj nie powstrzymają przed tym, nie ograniczą naszego grona. Dziękuję bardzo, że wzięliście udział w tym spotkaniu. Katrin Stoll, Marcin Zaremba, Jan Grabowski i Katarzyna Markusz oraz zapraszam na portal jewish.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję.